prawie każdy z nas i jego codziennie, ale mało kto wie, jak wygląda droga chleba od ziarnka mąki do momentu, kiedy kupujemy go z półki sklepowej. Aby pokazać Państwu, w jaki sposób powstaje chleb, dzięki uprzejmości prezesa Wojciecha Jabłońskiego odwiedziliśmy z kamerą piekarnię PSS Społem przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kole. Pierwszym zadaniem, jakie muszą wykonać piekarze, to przesianie mąki, aby wyeliminować możliwość dostania się do ciasta niepożądanych substancji. Następnie mąka trafia do ogromnego kotła, w którym mieszana jest z wodą i zakwasem. Ten proces nazywamy wyrabianiem ciasta. Na szczęście maszyny robią to za ludzi. Do jednego takiego kotła dodaje się 2,5 wiaderka zakwasu. Kolejny etap nie mógłby się już odbyć bez udziału wprawionych piekarzy. Ciasto dzielone jest na kawałki. Jak widzimy, piekarz prawie bezbłędnie potrafi ocenić wagę i ilość pobieranego przez siebie ciasta. Tak podzielone części formowane są w kule, aby nadać przyszłemu bochenkowi elastyczność. Po krótkiej chwili okrągłe ciasto formowane jest do ostatecznego kształtu chleba. Na tym etapie ponownie możemy zauważyć ogromną wprawę i zręczność pracowników piekarni. Uformowane ciasto trafia na tacę, gdzie piekarz nacina grzbiet, nawilża skórkę, aby była chrupiąca, następnie posypuje mąką lub makiem, a na końcu etykietuje produkt. Zanim chleb trafi do pieca, musi chwilę poleżeć w osobnym pomieszczeniu, gdzie w nieco wyższej temperaturze dojrzewa. Czas do pieca. 30 minut to czas, po jakim piekarze wyciągają chleb. Co kilka minut kontrolują wypiek, aby finalny produkt spełniał wszystkie wymogi. Dziennie piekarnia PSS Społem w Kole produkuje kilka ton chleba i innych wypieków, dostarczając je do sklepów na terenie całego powiatu kolskiego i regionu. Teraz już wiemy, jak przebiega proces wypieku chleba, dlatego zapraszamy do piekarni po jeszcze ciepły bochen. Za możliwość realizacji materiału dziękujemy piekarni PSS Społem w Kole.